Witam. Akwarium, krewetkarium, brzozowe wody. Aranżacja powstała po to, aby sprawdzić, jak się zachowują niegotowane elementy dekoracyjne z drewna, typu gałęzie, korzenie. Jak widać, upakowałem tutaj świeże gałęzie brzozy, nawet ich nie płukałem, prosto z drzewa poszli tutaj do środka. Jak widać, mają jeszcze pąki nierozwinięte. Ops, zobaczymy, co się stanie z wodą jutro na przykład. Korzeń niegotowany, w ogóle opłukany tylko z piasku czy tam ziemi. No i tyle. Zobaczymy, jak tutaj sprawdzi się teoria pleśni, grzybów, śmiertelności zwierząt itp. itd. No i to w sumie by było na tyle. Może jeszcze jedna ciekawostka. To jest mały heniek. Mały heniek rośnie na gównianym światełku LEDy Tube. Nie żadny plant, tylko zwykła, najzwyklejsza LEDowa. Nie wiem nawet ile lumenów. Tak mocna, że nurzaniec na tym nie chce rosnąć, a henik sobie rośnie. Na tym to tylko dobrze mchy rosną. Tam było ich od groma. Trochę utkałem tam. Światło jest też na tyle mocne, że jak widać, moczarka ma biedę. Ona i tak za chwilę pójdzie wek, no bo się rozpuści. Krypty nie rosną. Żabienice zanikają. Tam jest, o, tam jest żabienica, która umiera. Ale to wszystko przez to, że tutaj nie ma światła. Ale henkowi to pasuje. Jest bajka. Z pierwszych obserwacji, co zauważyłem, to gałęzie były na tyle brudne, że chwilowo w wodzie pojawił się pierwotnia. I dobrze. I niech sobie siedzi. Nie będziemy nic tutaj kombinować. I tyle. Aha, wracając do henka. Heniek rośnie na takiej ilości podłoża, czyli na gruzie. Bez jakichś specjalnych zabiegów, cudów, widów. Heniutka z dnia na dzień jest coraz więcej, nawet przerasta tam mechy. No i to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Powiedzmy, że ten film można podciągnąć pod laboratorium Dobreka. Aha, i jeszcze mały taki dodatek. Dlaczego tu z powrotem jest tyle roślin? Bo nie miałem co z nim zrobić, to stwierdziłem, że je tutaj upchnę. No. No i upchnąłem. Aha, no widać, no heniek to rośnie wszędzie, no nawet tam. Pierwszy dzień testu dobiega końca. Woda pod kątem zrobiła się jakby bardziej czysta. Właściwie to pewnie nabrała koloru siuśków. I tyle w temacie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, hej. Bo to już późna godzina. Po 12 w nocy.